Witam, z tej strony to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Origins. Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Metropolis Zone. Dokładnie tak, moi drodzy, baza robotnika. I to widać wszędzie, okej? Okay? Dzięki, kurde. Tak, badniki. O Boże święty, co się stało? Jakie abominacje tutaj są w ogóle, jeśli chodzi o badniki. Po prostu okropne rzeczy tu się dzieją. Te rozgwiazdy. Slicery, my favorite, przysięgam. Tutaj wszystko chce nas zabić. I to tak literalnie, dosłownie. To są naprawdę okropne badniki, naprawdę okropne. I w tym poziomie często aktualnie najbardziej się objawia właśnie problem z stealthem w tej grze. Czyli to, że lubi utykać. Tutaj bardzo i często właśnie lubi utykać, biorąc pod uwagę, jak ten poziom jest zbudowany. Więc może być ciekawie, moi drodzy. Za to muzyka Metropolis Zone to jest coś pięknego. Tails, zrespisz się? No nie zrespisz. W Soniku 2 i w Soniku 3 zresztą też, jak patrzyliśmy się w górę, mogliśmy zrespić Tailsa. Mówię, on tutaj lubi niestety utykać w wersji w Origins z jakiegoś powodu, Sonika 2. Tylko Sonika 2, bo w Soniku 3 i For Some Reason tak się nie dzieje, na szczęście. Nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie, ale teraz mówię. No i jest jak jest aktualnie. Dobra, nie chciałem tutaj w sumie iść. Nie. Get out of here. Te jego łapki, to jest masakra po prostu. No, a chciałem, żeby Tails mi tam pomógł biegać po tej aktualnie... jak to się nazywa? Profesjonalnie? Na kręcce. Nie pamiętam, jak się nazywa For Some Reason. Patrzcie. Coś mi głos, kurde, tutaj... się załamuje, I don't know why. Dokładnie tak. Co on tutaj robi, like... Jego tu nie powinno być? Tak mi się wydaje? Nani? Niech mnie ktoś poprawi, ale tego badnika tam chyba nie powinno być. What the fuck? Dlatego też zmieniłem się w supera w tej chwili, like... Nani? Tak, no, Tails może nam pomagać aktualnie biec po tych nakrętkach, już to zresztą nazwałem. Nie mogę sobie za chwilę przypomnieć profesjonalnej nazwy. I jest po prostu nim o niebo szybciej, ale... Pajac nie chce się respić, więc... ta... Sonic Aflock 1. A spindaszować się na tym nie opłaca, ponieważ nie jest wcale szybciej. Zobaczcie, serio, załamuje się głos. Metropolis Zonak drugi. Okej, okay, lawa, jej. Chodź. Czy ta platforma musiała się schować? Akuratnie. Boże święty. To jest Crab Meat z Sonika 1 z Green Hillu, tylko jest 20 razy gorszy. Okej. Pam, 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 tarararam, pam, param. Serio, muzyka jest tutaj na wysokim poziomie. O, dobrze, Tails, nareszcie nam pomagasz. Z łaski swojej, o Boże święty. Właśnie zleciał. Niech ginie. Okej, okay, dobra. To aktualnie pozwoli nam, o właśnie, tutaj się dostać wyżej. Ładnie, pięknie. Platformy, kurde, szalone. O, te platformy aktualnie się pojawiły przed chwilą. I to jest coś, co również się działo w remasterze z 2013, For Some Reason. Więc ponownie to nie jest stricte błąd z Origins, ale tak, mogli to w sumie naprawić, a nie dawać nowe błędy. Tak jak właśnie z tym, mówię, z tym przeciwnikiem, się wydaje, że go tam nie powinno być w tym momencie, w którym zmieniłem się później w supera, bo kurde, jego tam nie powinno być, mi się wydaje. Ale co ja tam wiem? Kurde, głosie, przestań mi się załamywać. Like, serio, czemu? Czemu akurat teraz, jak nagrywam, like... Halo. Starość, nie radość, struny głosowe mi się starzeją. Przysięgam. Pam, param, Boże święty, ile was jest? Weźcie, zgincie, przepadnijcie. Okej, okay, coiny. Znaczy, coin w sumie. Okej. Okay. Ładnie, pięknie. O, dobra. Te rozgwiazdy są po prostu... te stariu z Pokemonów, przysięgam. To jest tak wkurzające. One są w ścianie, ich nie można ubić. Ale one za to mogą was uszkodzić, więc bardzo milusio. O fuck. Super Sonic. Przysięgam. To jest też poziom, w którym właśnie lubię się w supera zmieniać. Zwłaszcza jak mnie ten poziom uszkodzi, to wtedy Super Sonic jest jak najbardziej wskazany. Ale widziałem najczęściej pod koniec i... nie było bossa. Dlaczego? Sonic Aflock 2. Człowiek mógłby pomyśleć, ej, może tu nie było po prostu bossa, może następny poziom od razu.
Metropolis Zone Act 3. Cała ewolucja, rewolucja, jeśli chodzi o poziomy między Sonikiem 1 a Sonikiem 2, poszła w plecy. Ponieważ twórcy stwierdzili, stwórzmy Act 3 Metropolis Zone. Boże święty, za co? Serio, Sonic 2 złożyło taką świetną rzecz, że właśnie, kurde, nie ma już trzech aktów, tylko są dwa i nagle Metropolis Zone skoczy, czy wchodzi cały na czarno, bym wręcz powiedział. Rasizm not involved. Przysięgam. Like, what the fuck. Dzięki tej, że mi pomagasz tak, by the way. Serio, nie, Tails po prostu w Sonicu 2 z Origins jest irytujący. O, o, cześć, postanowiłeś się zrespić, Boże święty, jak miło. Właśnie zginę. Jaki debil, ej, ledwo ominąłem tego pocisku, kurde, tego stariu, przysięgam. Dobra, chill. O, chciałem tam skoczyć. Nie, po części się zatrzymałem na dobrą sprawę. No nieważne, o, Tailsik. Nie, serio, za każdym razem jestem zaskoczony, jak on tutaj nam przychodzi pomagać. Uratowałem swoje pierścionki. O. W sumie nie chciałem się zmieniać supera tak szybko, na dobrą sprawę. Ach, zrobiłem błąd. No trudno. Trudno. Posłuchamy tej okropnej muzyki. Wybaczcie. Czy coś. W sumie mówię, w Soniku 2 nie ma żadnej możliwości zmiany się z powrotem. W Sukeo Sonika. Czy na takim 3NK również nie ma? Ale jest taki dość, bym powiedział, niecodzienny sposób na zmianę z powrotem w Sukeo Sonika. O tym akurat będę wspominał, jak będziemy przy 3NK, żeby tak za dużo nie gadać o tym 3NK w momencie, kiedy jeszcze jesteśmy przy okazji Sonika 2. Ale hej, jeden plus jest taki, że jak jesteśmy Super Sonikiem, to szybciej popierniczamy po tych śrubach. Śrubach, to nie jest śruba. Na krętkach, kuźwa. W ogóle tak, Super Sonic jest o niebo szybszy, o niebo wyżej skacze niż zwykły Sonic, to też jest coś, o czym zapomniałem wspomnieć. Sorry, ale często zapominam po prostu wspominać o takich, wiecie, dosyć oczywistych rzeczach dla mnie. Aktualnie bym powiedział. Dobra. Okej, okay, i mamy bossa, moi drodzy, Metropolis Zone, który jest dość trudnawy. Jak nie jesteśmy, jak jesteśmy zwykłym Sonikiem, dobra, niech on tutaj zejdzie nieco niżej, co? Tutaj są balony. Wybaczcie, no, ten głos, Boże święty, czemu on mi się załamuje? Robotnik używa balonu, żeby nas powstrzymać. No IQ 300, przysięgam. Ale tak, aktualnie jest to dosyć trudnawe, bo jak on ma te balony wokół siebie, to możemy łatwo stracić pierścienie, więc tak, jest to dosyć trudnawy boss, ale jak mamy Super Sonika, no to ezy pezy. Sonic Fu Act 3 i Tails, przestań do jasnej ciasnej skakać. Nikt cię nie lubi, naprawdę. Okej, okay, moi drodzy, na samym odcinku Sky Chase Zone, czyli tak zwana... Zwany odpoczynek po Metropolis Zone, po tym, co żeśmy w tej chwili przeżyli, czyli slicery, te pseudokrabmity, te stariu i ogólnie level design like a bitch, to jest aktualnie taki odpoczynek. Tak więc, moi drodzy, to było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Przyszliśmy Metropolis Zone. Dokładnie tak, nie było źle. Mówię, ja zdążyłem lekko polubić ten poziom, ale rozumiem w 100% dlaczego ludzie go nienawidzą, bo dobór badników, level design, trzy akty i tak dalej, i tak dalej. Ale dokładnie tak. Mamy to już za sobą, tak więc, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tegoż odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya!